Cześć dzień, dobry? Dzisiaj zaczynamy od podatków bezpośrednio. Dlaczego zaczynamy? Dlatego, że pewnie poruszymy jeszcze jakąś kwestię związaną z wykresem. Mamy taką sytuację, że chyba trzeba. Natomiast, właśnie dzisiaj zobaczcie podatki. Zaczniemy od tego, że przede wszystkim podatki obecnie są dużo, dużo prostsze niż to, co było jeszcze kilka lat temu. No i tutaj chwała, że to tak mocno uprościli. I naprawdę mamy bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o system podatkowy, aczkolwiek oczywiście no płacenie 19% od tego, że ty zarabiasz na y, giełdzie czy na czymkolwiek z czegoś, co ty już zapłaciłeś wcześniej podatki. tak? Czyli zobacz, że na przykład ty inwestując 10 tysięcy złotych, że tak naprawdę od tych 10 tysięcy złotych już podatek zapłaciłeś. I teraz oni chcą, ponieważ ty sobie inwestujesz te pieniądze, czyli krótko mówiąc odkładasz na swojej górce w jakiś sposób i nie chcesz, żeby te była, były te środki tracone na inflacji, no to one, oni mówią tak, skoro ty zarobisz na tym 5, 15 tysięcy, czyli sprzedaż za 15 tysięcy, zarobisz na tym 5 tysięcy złotych, to my chcemy od tego 19%. No, dla mnie to już jest nie fair, ale okej, okay. mamy takie podatki, jesteśmy w Polsce, akceptujemy to, więc i płacimy. Inaczej po prostu będą z tego tytułu problemy. Jeżeli nie, no to zastanówcie się po prostu nad inną rezydencją podatkową, jeżeli macie takie możliwości. To też jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w kwestii związanych ogólnie z podatkami, czy też na przykład jeżeli chodzi o kryptowaluty i inne elementy. Taki nazwijmy to sposobu na to, żeby płacić ogólnie tych podatków mniej. Albo mieć krótko mówiąc, święty spokój, bo jak wiecie. Kilka lat temu było tak, że naprawdę problematyczne były podatki w Polsce i nie chcieli ludzie prze, przechodzić przez proces naliczania tego wszystkiego, bo to było olbrzymie utrudnienie. I stąd też powstały te wszystkie takie wyjścia z Polski jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami i to przede wszystkim nie chodziło o to, żeby zapłacić tych podatków mniej, tylko żeby się nie bawić w płacenie podatków, których nie wiadomo jak płacić. I to jest zawsze problem największy, jeżeli chodzi o podatki. Pamiętajcie, że na przykład każdy przedsiębiorca, jeżeli miałby do zapłacenia na przykład 1% od przychodu albo jakiś prosty podatek typu 10% od swojego zysku i tak dalej, to on by się nie bawił w szukanie jak tutaj zoptymalizować podatki, tak? Ale jeżeli mu się nalicza tak dużo podatków z różnego rodzaju, jeszcze nie wiadomo, jaki VAT tu, jaki VAT tam i tak dalej, to powoduje zawsze komplikacje, nie tylko w kwestii prowadzenia właśnie jego biznesu, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o księgowość. Tutaj to jest mechanizm, który tak naprawdę jest totalnie bzdurny, natomiast obecnie na szczęście mamy te mechanizmy. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, naprawdę, naprawdę proste, więc przechodźmy do rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z krypto. Po pierwsze, tutaj macie całą stronę, gdzie to wszystko jest bardzo dobrze opisane. Oczywiście, link zostawię, natomiast część z Was nie chce albo czytać, albo nie chce się w to jakby zagnieżdżać. Jeżeli chodzi o to, co tutaj jest napisane. Dlatego też bardzo ważną rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to jest to, żebyśmy się nauczyli korzystać z firm, które nam robią podatki, czyli z księgowych. I teraz, jeżeli nie macie firmy księgowej, która jest Wam w stanie zrobić podatki z kryptowalut, na przykład, to dajcie znać, ja Wam przekażę kontakt do firmy, która tymi podatkami się zajmuje i wam, za Was to zrobi. Teraz jeżeli chodzi o kwestie podatków, taka deklaracja ogólnie powinna kosztować mniej więcej około 300 zł, 200-300 zł w zależności od tego jaka to jest kancelaria itd. Natomiast yy, ja jestem za tym, żebyście się nauczyli korzystać z takich osób, nawet jeżeli nie prowadzicie działalności gospodarczej, macie do rozliczenia swój PIT, to po prostu macie wtedy święty spokój, dajecie taką deklarację do rozliczenia, jeżeli wy się sami nie chcecie tym zajmować albo macie z tym problem, i taką deklarację ktoś wam uzupełnia. Co więcej, jeżeli ktoś wam uzupełnia taką deklarację, to pamiętajcie też, że bierze za to odpowiedzialność. Czyli jeżeli dana osoba wam to zaksięgowała w taki sposób, czyli wypełniła, krótko mówiąc, bit, bierze za to odpowiedzialność, jeżeli mówimy tutaj o księgowych, co też jest dosyć istotne, bo taka osoba później będzie się z tego tłumaczyła, jeżeli coś zostało źle zrobione. Czy będziecie mieć, mówiąc do niej roszczenie? Oczywiście urząd najpierw was o to zapyta. Ale wy później będziecie mieć prawo roszczenia do takiej właśnie firmy. I teraz też można nie korzystać bezpośrednio z samych firm księgowych, tylko na przykład z doradztwa podatkowego, gdzie takie osoby są już mocno wykwalifikowane, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z podatkami. I pamiętajcie, to są naprawdę o, o w tym momencie proste rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkami do wyliczenia, więc też oni nie powinni brać za to dużej kwoty, bo gdyby, gdyby to na przykład było tak skomplikowane jak kilka lat temu no to okej, okay, to można by było się troszeczkę tutaj zastanowić. Natomiast przede wszystkim to, co robicie obecnie, to jeżeli macie na przykład nawet kilka giełd, to pierwszą rzeczą, którą robicie, robimy tutaj taką symulację, pierwsza sytuacja, to jest 2019 na przykład rok, mieście jakiś zakup, sumujecie wszystkie swoje zakupy, podatkowe, czyli podatkowe kryptowalutowe, wszystkie, wszystkie, wszystkie zakupy, które mieliście i załóżmy, że to są kwoty 10 tysięcy na przykład złotych, 10 tysięcy złotych jako zakup i to jest po prostu suma, czyli po prostu to, co robicie, to jest sumujecie dokładnie według tabelki wszystkie swoje zakupy. Jeżeli chcecie, macie jakiś problem na przykład z, z sumowaniem czy zebraniem takich danych z poszczególnych giełd, to napiszcie do mnie, ja Wam pomogę odszukać takie dane, bo one są na każdej giełdzie obecnie dostępne. W szczególności na tych, które ja polecam, czyli jeżeli handlujesz w złotówce, no to masz Bitbay, jeżeli handlujesz w euro, no to masz Kraken, lub na przykład Binance, lub jeszcze kilka innych giełd, które ja przede wszystkim polecam, jeżeli chodzi właśnie o korzystanie, choćby dlatego, że właśnie później masz jasną, czystą sytuację, że możesz pobrać takie dane historyczne. No i teraz załóżmy, że właśnie sumowałeś swój zakup z 2019 roku, to wyszło ci 10 tysięcy złotych. Później to co robisz, to jest sumujesz wszystkie sprzedaże, czyli to nie, jest, nie ma znaczenia w tej chwili, co w którym momencie było. Tylko po prostu zliczasz to wszystko do kupy i to jest to olbrzymie ułatwienie w stosunku do tego, co było kiedyś, kiedy trzeba było liczyć daty, w którym momencie kupiłeś, później w którym momencie dokładnie sprzedałeś, co z czego zeszło i tak dalej. Tutaj nie ma takiego problemu, więc jest naprawdę bardzo fajnie i uproszczony ten model. Czyli mamy tak, 2019 rok sumujesz wszystkie na sprzedaż, zakupy, których dokonałeś. Jeżeli zakładamy, że tam nie było żadnej sprzedaży na ten moment, no to po prostu tak to zostawiamy. Jeżeli była jakaś sprzedaż, no to pamiętaj, że to już musiałeś rozliczyć w 2019 roku, ale zakładamy, że tylko był jakiś zakup na 10 tysięcy złotych sprzedaż. W 2020 roku sprzedałeś za 20 tysięcy złotych kryptowaluty. I znowuż obojętnie jakiej? Czyli nawet jeżeli to by było tak, że zobacz, tu mamy te 20 tysięcy sprzedaży, to Bitcoina sprzedaje za 10 tysięcy łącznie. Litecoina za 2000, Etheru za 6000, XRP za 2000, to po prostu sumujesz wszystkie razem, czyli nie musisz rozliczać ile Bitcoina było, ile Litecoina i tak dalej, więc to też jest kolejne mega fajne uproszczenie jeżeli chodzi o funkcjonowanie. No i zobacz, tutaj masz 20 tysięcy i te 20 tysięcy po prostu wpisujesz tutaj jako sprzedaż. I to wszystko jeżeli chodzi o kwestię z zakupami. Oczywiście... Jeżeli na przykład w tych tabelkach historycznych, które tam były, nie było ujętej prowizji w momencie tego zakupu, czyli jeżeli chodzi o kwestię związaną z zakupem danej kryptowaluty, czy sprzedaży nie było ujętej, to doliczasz sobie jeszcze na przykład prowizję. Czyli na przykład tam znowu zliczasz sobie, że na Bitcoinie na przykład było ci prowizję 150 zł, tutaj 100 zł, tutaj powiedzmy, no tutaj niech będzie więcej proporcjonalnie 250 zł, tutaj znowu 100 zł. No to w tym momencie to sobie też sumujesz i to te prowizje stanowią tak zwany twój koszt zakupu, czyli nawet koszt sprzedaży. I możemy sobie na przykład napisać 2020, mamy tutaj prowizja. Jak widzisz, tą prowizję oczywiście też sobie możemy tutaj ładnie sumować za pomocą bardzo prostych komend i sobie tutaj wklejamy po prostu to co jest, czyli tą prowizję. Jest 600 zł. Tutaj sprawdzamy, czy ta komórka nam przyjmuje też tą komórkę, i pisujemy sobie naszą prowizję, która była od sprzedaży. Oczywiście tutaj przy zakupie też była prowizja, więc ją też tak samo sumujesz. Więc to jest najprostsza rzecz, którą możesz zrobić, jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkami, i to naprawdę jest bardzo łatwe rozwiązanie. Tutaj oczywiście mamy zysk, a podatek wynosi 19%, więc za chwilę Ci to pokażę, jak to wypełniamy. Ok? Więc mamy sytuację numer 1, jeżeli chodzi o rynek. Tutaj jest sytuacja numer 2. Ta sytuacja numer 2 różni się od sytuacji numer jeden tym, że w 2020 roku, oprócz tego, że sprzedaliśmy na przykład kryptowalutę, to zrobiliśmy jeszcze także zakup tej kryptowaluty. OK, więc popatrz. Mamy tak, 2019 rok 10 tysięcy złotych, sprzedaż 20 tysięcy złotych i na przykład na koniec roku robisz sobie zakup jeszcze na 5 tysięcy złotych. OK, załóżmy, że po prostu miałeś Objętę na razie z jakiego powodu. Więc i tutaj oczywiście też dopisujesz sobie prowizję, która była przy zakupie, przy sprzedaży i przy zakupie. Tak, tutaj tego już na razie nie liczę. Pokazuję tylko bardzo prosto, modelowo, jak się takie rzeczy liczy. Za chwilkę Ci też powiem, po co ta kwota tutaj i co ona może tak naprawdę zmienić, jeżeli chodzi o kwestię Twojego podatku za 2020 rok. Więc popatrz, mamy w tej chwili. 10 tysięcy, 20 tysięcy i 5 tysięcy złotych zakupu, co nam daje zysk na poziomie 5 tysięcy złotych. Zobacz, tutaj mamy 9400. Na razie możemy pominąć na przykład prowizję, żebyśmy mieli tylko i wyłącznie porównanie. No i popatrz, co tutaj się dzieje. Czyli zmniejszył nam się zysk, który jest, dlatego że dokonaliśmy zakupu. Każdy zakup jest liczony jako twój koszt. I to ma o tyle na przykład sens, że na koniec roku załóżmy, że mielibyśmy taką sytuację. Że kryptowaluta w tym momencie na przykład spada, tak? I w tym momencie sobie robisz dodatkowy zakup, czyli mamy tutaj ten wzrost, mamy sobie tutaj właśnie spadek i robisz sobie dodatkowy zakup, no bo wiesz, że na przykład ona się później odbije, tak? To jest jedna sytuacja, gdzie wykorzystujesz po prostu sam dołek do zakupu i w ten sposób też pomniejszasz swoją kwotę podatku za 2020 rok. Okay? To jest pierwsza sytuacja. Nawet jeżeli teraz rośnie bitcoin, to jest druga sytuacja, ale ona jest bardziej ryzykowna, to możesz sobie na ostatni dzień, czyli na 31 grudnia, nawet jeżeli bitcoin rośnie na koniec roku, tak jak teraz na przykład, to możesz dokonać takiego zakupu na koniec roku. Teraz dlaczego możesz go dokonać? Dlatego, że załóżmy, że dokonujesz go 23.59 i zaraz 1 stycznia go sprzedajesz, czyli na przykład mamy 0,01. Oczywiście nie wiem co będziecie robić na Sylwestra, nie mam zielonego pojęcia, natomiast jeżeli byście dokonali takiej transakcji i w historycznych danych z danych giełd faktycznie by się to tak zapisało, no to w tym momencie zakup dokonany w 31 grudnia i wtedy taki zakup pada wam tutaj jako zakup, czyli jako koszt nabycia a później, na przykład, ten 001, czyli sprzedajecie tego Bitcoina, którego kupiście za 5000 zł następnego, w następnym roku, tak? czyli w 1 stycznia. No to w tym momencie zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o kwestię waszego podatku. Różnica oczywiście tutaj na tych 5000 zł może być na przykład taka, że po pierwsze będzie prowizja jakaś do zapłacenia, czyli załóżmy nawet 1%, no to macie że 50 zł. Takiej prowizji byście musieli zapłacić za takie dwa ruchy, które są do zrobienia. No ale zobaczcie, tutaj nie płacicie 1000 zł podatków za 2020 rok, tylko przerzucacie go na kolejny rok. I teraz, teraz co chcę Wam powiedzieć, że ten 1000 zł, który tutaj oszczędzacie na podatku. Załóżmy, że inwestujecie sobie w kryptowalutę, tak? czyli na przykład nie sprzedajecie tutaj za 5000 złotych, tylko na przykład za 4000 złotych. No ten tysiąc, który zaoszczędziliście na podatku, który jest do zapłacenia za 2022 rok, wkładacie na przykład w bitcoina. I teraz bitcoin w tym momencie rośnie w 2021 roku takie są nasze założenia mniej więcej pięciokrotnie, no to ten tysiąc, który byście potencjalnie zapłacili w dwa, za 2022 rok, za 2020 rok do Urzędu Skarbowego zarabia dla Was pieniądze. Dlatego warto opóźniać te zdarzenia podatkowe, tak, czy te kwoty podatkowe. A jeżeli nam w tym momencie uprościli do takiego stopnia, Uzupełniania takiego pitu za dany rok, to bardzo ja się z tego cieszę. Bo to nie jest kwestia tego, że ja chcę nie zapłacić tego podatku. Ja chcę zapłacić go jak najpóźniej, żeby jak najwięcej obracać tymi pieniędzmi, które mam w swoim posiadaniu. Jeżeli to ma dla was sens, dajcie łapkę proszę w górę, bo to dla mnie ma bardzo duży sens, żeby właśnie inwestować w taki sposób pieniądze. Czyli ja nie płacę za 2022 za 2020 rok tego tysiąca, ja go znowu reinwestuję. Ale zapłacę ten podatek, załóżmy, że to mi wzrośnie do 5000 złotych, to w pewnym momencie zapłacę ten podatek, w zaokrągleniu weźmy 20%, nie 19%. To zobaczcie, ja zapłacę od tych 5000 złotych, które sprzedam, zapłacę ten podatek 1000 zł. Ale ten, ten 1000 zł zarobił mi już na ten 1000, zgadza się? Więc to są takie mega fajne rzeczy, które tak naprawdę warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy po prostu dbasz o swoje finanse. No dobra, to jest ten, ta druga sytuacja, która pozwala nam zoptymalizować nasze finanse, na, nasz portfel inwestycyjny. Mamy jeszcze inną możliwość, mianowicie możesz to co, to, co możesz zrobić, to jest oczywiście nie sprzedawać do fiatów, tylko sprzedawać do stablecoinów, na przykład do DAI, na przykład do USDT tak, czy do USDC. USDT, USDC mamy na giełdzie Bitbay, więc możesz spokojnie na przykład to sprzedać właśnie na giełdzie Bitbay. Tym bardziej, że na USDT masz w tej chwili prowizję 0% za dokonywanie takiej transakcji, więc oszczędzasz dosyć sporo, bo tam na początku, jeżeli chodzi o Bitbay, to chyba nawet 0,4% za prowizję. Więc w tym momencie oszczędzasz bardzo dużo, bo przy dwóch transakcjach to już praktycznie procent wychodzi, jeżeli chodzi o kupno i sprzedaż, więc przy tym oszczędzasz i przechodzisz na przykład do właśnie DAI w ciągu danego roku. Jesteś w stablecoinach, krótko mówiąc jesteś w dolarze, bo jak wiesz stablecoin to jest jeden do jednego, jeżeli chodzi o kwestię dolara, czyli jeżeli masz tutaj 1000 DAI to masz 1000 dolarów, jak masz 1000 USDT to masz jak masz 1000 USDT, to masz 1000 dolarów. Jak masz 1000 USDT, to masz 1000 dolarów. I tyle, to jest całe, całe tutaj, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tych stablecoinów. Ja mam nadzieję, że też wprowadzam jeszcze euro na stablecoinach i to jest jedna z takich możliwości, którą możesz zrobić w ciągu roku. Jeżeli tego nie zrobiłeś do tej pory, to co możesz zrobić, to na przykład znowuż na koniec roku zakupić sobie za fiaty, za 5000 złotych, możesz zakupić sobie jakąś kryptowalutę i tego 1 stycznia przejść sobie na DAI, USDT lub USDC. Czyli możesz sprzedać, nie będzie zdarzenia podatkowego, a Twoje pieniądze, te DAI USDC, możesz właśnie umieścić na BlockFiU czy na Celsjuszu. Wszystkie linki, oczywiście, do tego, jest jak pomnażać swoją kryptowalutę są pod filmikiem. I na BlockFiU czy na Celsjuszu, czy na kryptodytkach, możesz na przykład na Bitcoinie mieć 6%. Okay, to jest na Bitcoinie, czyli sobie zostawiasz bitcoina i on tam sobie procentuje. Natomiast na stablecoinach masz 8 do nawet 12% skali roku na takim stablecoinie. Więc zobacz, kupujesz za Fiata za 5000 zł żeby tutaj zmniejszyć swoją wartość podatku w danym roku, bo to nie jest tak, że ty w ogóle tego podatku nie zapłacisz, ty go w pewnym momencie zapłacisz, kiedy będziesz sprzedawał temu kryptowalutę. Natomiast ty opóźniasz zdarzenie podatkowe i to jest bardzo fajne. Tak samo jak pamiętasz, było coś takiego, że kiedyś przychodzili do ciebie agenci i ci rysowali coś takiego i mówi tak, to jest w momencie, kiedy pan będzie inwestował i będzie na przykład podatek belki ściągany co miesiąc, czy tak jak jest kapitalizacja. Naliczane są, krótko mówiąc, odsetki. Natomiast kiedy mamy taki tak zwany parasol i nie musimy tego podatku Belki płacić, to my tutaj coraz więcej odchodzimy od tego momentu. Natomiast podatek płacimy na samym końcu 19% od tego. Tak? I teraz ten podatek na samym końcu tego daje nam i tak większą liczbę, bo znajdujemy się powiedzmy gdzieś tu, a nie tu. Dlatego, że mamy compound, czyli mamy procent składany. Dlatego to jest tak istotne. Więc to, co ty robisz, to za te 5000 złotych na koniec roku, na przykład, kupujesz sobie jakąś kryptowalutę, którą później sprzedajesz sobie na początku roku, dodaj USDC, USDT, te środki przelewasz właśnie na konto Blockfile lub na przykład na Celsjusza, i one, ci, i one ci, dla ciebie pracują od 8 do 12% w skali roku. Jeżeli chcesz, żeby pracowały bodajże na 10% w skali roku, to trzeba byłoby teraz sprawdzić, jak dokładnie to wygląda, to zerknij na coś takiego jak karta debetowa da CRO, czyli crypto.com, Link też oczywiście znajdziesz pod spodem, bo w tej chwili trzeba zainwestować 600 zł, które jest oprocentowane i tak na 6% w skali roku. To jest jako lokata, to nie jest opłata, tylko to jest lokata w KRO. I tam na ich projektach, właśnie na y, kryptowalutach typu właśnie USDC, USDT, bodajże w tej chwili jest w skali roku 10%. I dzięki temu, że właśnie będziesz miał taką kartę, gdzie sobie to ulokujesz, dodatkowo jeszcze dostajesz te 10% na to, żeby można było, 10% na takie lokaty właśnie da USDC czy USDT, okay? co też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. To jest więc kolejna podpowiedź, co możesz zrobić, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby tutaj zmniejszyć za 2020 rok swój podatek. Oczywiście on przechodzi jakby ta kwota na, na kolejne lata, wtedy, kiedy ty sprzedasz swoje kryptowaluty do Fiata, to wtedy będziesz miał zdarzenie podatkowe. OK, co jeszcze możesz zrobić, jeżeli chodzi o kwestie związane z takim podejściem inwestycyjnym, to jeżeli na koniec roku zainwestowałeś te 5000 zł w kryptowalutę, żeby tutaj obniżyć ten dochód, który my mamy na koniec roku. To możesz też, ponieważ tutaj mamy 1000 złotych oszczędności na podatku, tak? To na początku roku, czyli 1 stycznia, to co możesz zrobić, to 1 stycznia możesz te 5000 zł sprzedać. Czyli na przykład sprzedajesz nie 5000, tylko sprzedajesz kryptowolty za 4000 zł um, lub za 4000 USDT i tak dalej. To, to wiemy o co chodzi, tak? Czyli przechodzimy do stablecoina. Natomiast 1000 złotych, które zaoszczędziłeś, że tak powiem na tym podatku za dany rok, możesz zostawić sobie w kryptowalutach i stwierdzić, ok, to w tym roku ja zakładam, że przecież te, ten kryptowaluta, czyli Bitcoin na przykład zrośnie mi 5 razy, czyli ten tysiąc zrobi mi 5000 zł. Więc ty go zaoszczędziłeś w tym momencie, więc możesz go przeznaczyć na inwestycje, a 4000 zł na przykład przeznaczyć na DAI. I tyle. I to cała kwestia takiej optymalizacji Twoich inwestycji, które masz w danym roku za dany portfel. Dobra, to teraz mamy kwestię podatków wytłumaczona, czyli mamy pierwszą sytuację, drugą sytuację, jak je rozliczać, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój portfel finansowy, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie. Teraz przejdziemy do tego, że mamy jeszcze taką sytuację, że musimy na przykład sprzedawać właśnie za nie. DAI, czyli stablecoiny na przykład, tylko za dolary. Jeżeli musimy sprzedawać za dolary, to musimy zrobić sobie coś takiego. Mamy to zdarzenie, sprzedaliśmy 21 grudnia 2020 roku, więc przepisy mówią nam o tym, że mamy wziąć średni kurs dolara z dnia poprzedzającego, z dnia roboczego poprzedzającego. No jak to robimy? Popatrz. Wchodzimy sobie na stronę Narodowego Banku Polskiego, znajdujemy sobie tutaj takie miejsce, które się nazywa średnie kursy. I tutaj mamy więcej, klikamy na to więcej, to ta strona nam się otwiera, tak i teraz Klikamy sobie zaakceptuj, bo mamy 2022, 2020 rok Grudzień, klikamy akceptuj I teraz znajdujemy sobie, 21 grudzień to my wtedy sprzedaliśmy Więc dzień poprzedni Jak widzisz 19, 20 to były dni pewnie wolne, bo nie ma tutaj, więc zrobimy sobie zestawienie 18 grudnia, klikamy sobie na tą tabelkę Bierzemy sobie dolar amerykański, bo USD Oczywiście, że to była inna, inna waluta, no to bierzesz inną walutę. Natomiast my tutaj braliśmy dolara, więc mamy 36322. 2. Przechodzimy sobie do naszej tabelki. Zobacz, wpisujemy to tutaj i wychodzi nam, że sprzedaliśmy za 3632 zł. Tak? Tutaj już mamy złotówki, bo mamy po przeliczeniu tego wszystkiego, tego kursu z USD. Oczywiście, jeżeli tych transakcji było więcej z różnych dat, to musisz sobie przygotować tutaj taką tabelkę w dół, jeżeli chodzi o każdą transakcję, którą dokonywałeś, na przykład do innej waluty, czyli to by było euro, czy dolar, czy jeszcze jakaś inna, to wpisujesz daty i przekupujesz wszystkie takie elementy. Jeżeli takie tabelki są dla Ciebie problemem, i chciałbyś, żeby ktoś ci to przygotował, to z miłą chęcią. Jeżeli tylko i wyłącznie da, dasz mi dostęp do Twojej surowki, czyli do wyciągów z twojej historii z danej giełdy, to ja ci przygotuję na tej podstawie tabelki, które Ci posłużą do policzenia tego wszystkiego, tak żebyś z łatwością mógł to wpisać później do Pitu. Oczywiście, jakbym to robił, no to zrobiłbym to odpłatnie, Nie, bo to jest mój prywatny czas. Ale natomiast jeżeli to dla Ciebie jest problem, to ja. Takie tabelki uwielbiam robić, przygotowywać, więc dla mnie one nie są żadnym problemem. Jak wiesz, przygotowuję tych tabelek sporo, bo to są wszystko tabelki, które robiłem i przekazuję Wam przez cały czas na różnego rodzaju filmikach. I robię takie jeszcze nawet dużo bardziej zaawansowane tabelki, na przykład z cashflowem dla firm, jeżeli chodzi o to w jaki sposób te pieniądze mają być, w jakiej skali mają być zainwestowane itd. To są dla mnie rzeczy, które zawsze uwielbiałem już od czasów studiów moich ekonomicznych, jestem magistrem ekonomii i wykorzystuję moją wiedzę słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie na rynku kryptowalut. Więc takie rzeczy, takie tabelki są dla mnie bardzo szybko do zrobienia, natomiast robi, zrobiłbym je oczywiście odpłatnie. Jeżeli chodzi o dane, to możemy podpisać nawet NDA, że ja tych Twoich danych nikomu nie udostępnię i one zostają tylko i wyłącznie dla Ciebie, bo to zawsze może być taka obawa. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z tabelkami. Przechodzimy do kolejnego punktu związanego z podatkami. Czyli w momencie, w którym Ty na przykład płacisz za coś, masz do swojej karty, załóżmy, debetowej. Masz podłączone kryptowaluty w postaci bitcoina lub jakiejś innej kryptowaluty, to w momencie, w którym Ty na przykład płacisz za Coca-Colę, czy za Coca-Colę, za wodę, niech będzie za wodę, 3 zł, albo za kawę, na przykład 5 zł, to w tym momencie, jeżeli te Twoje kryptowaluty zamieniają się na te złotówki, to również płacisz za to podatek. Bardzo, bardzo ważne, tak? Czyli od tych 5 zł wtedy odejmujemy, czyli może inaczej, nie, nie robimy także od tego bezpośredniego zajścia, tylko możesz sobie sumować, sprzedaż z karty, która była po tych kwotach, jeżeli to były po złotówkach to po złotówkach, jeżeli po euro no to już wiesz jak to zrobić, robisz sumę tych wszystkich płatności i tutaj wpisujesz 2020 rok, na przykład sprzedaż z karty jako osobna sobie pozycja dla twojego tylko i wyłącznie rozliczenia i tutaj sobie to zsumowaną pozycję na przykład wpisujesz jako 100 złotych i to wszystko. Natomiast też masz to zajście podatkowe. Jak się liczy podatek od tego, Nie już podatku bezpośrednio od takiej transakcji, tylko są już w skali roku. To wszystko rozliczasz. Mam nadzieję, że to jest dla ciebie jasne. Jeżeli nie, oczywiście zadaj pytanie w komentarzu. Przemek, a w takiej w takiej sytuacji to co? Myśli, że można zrobić. Natomiast pamiętaj, ja nie jestem doradcą podatkowym. Ja nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co tutaj przedstawiam. Ja tylko ci przedstawiam moją wiedzę. Może krótko mówiąc, tak. Jeżeli ja będę się rozliczał z mojego pitu, to zrobię to dokładnie tak, jak ci tutaj przedstawiam, bo taką na ten moment mam wiedzę, którą zdobyłem, przeczytałem, zapoznałem się, rozmawiałem z osobami i wiem, że taki ja bym w tym momencie zrobił. Natomiast Nigdy nie możesz później w Urzędzie Skarbowym tłumaczyć się, że a, bo na filmiku Uprzemka Chumieckiego, który mówi o kryptowalutach, ja widziałem, że można tak zrobić. No to słuchajcie, dla Urzędu Skarbowego to jest żadne wytłumaczenie. Żadne. Dlatego to, co powiedziałem już wcześniej i powtórzę teraz, jeżeli chcecie mieć święty spokój, płacicie 200-300 zł do doradcy podatkowego, do księgowego, który bierze za to odpowiedzialność, że Wam uzupełnia taki PIT. I to jest tak, że dalej jak on wam uzupełni taki PIT, to według mojej wiedzy, to dalej Urząd Skarbowy będzie Was ścigał. Ale ty mówisz, drogi doradca podatkowy, ale ty, ty jesteś ubezpieczony, to teraz ty mnie reprezentuj przed Urządem Skarbowym i ci tłumacz, dlaczego tak zrobiłeś, a nie inaczej. Jeżeli ty popełniłeś błąd, no to ty za niego zapłacisz. Natomiast jeżeli doradca podatkowy popełnił błąd i doradca podatkowy uzupełnił ci na przykład taki PIT Twój, to. Oczywiście urząd będzie ciebie na początku ścigał i będzie tobie kazał zapłacić karę, natomiast ty mówisz, drogi doradco podatkowy, ale ta, ja zapłaciłem karę, ale to ty mi to zrobiłeś, więc proszę mi oddać te pieniądze. Bądź te pieniądze z ubezpieczenia, więc też sprawdzacie, czy taki doradca podatkowy czy księgowy zawsze ma ubezpieczenia właśnie na wypadek takich sytuacji. No i płacisz 200-300 zł i masz święty spokój. Jeżeli nie masz takiego doradcy podatkowego, jeżeli nie masz takiego księgowego zgłoś się do mnie, ja ci po prostu dam namiary na takie firmy, które właśnie się tym zajmują i ci wyuzupełnią po prostu taki PIT na koniec roku. I ty im tylko dasz dane właśnie historyczne na przykład z giełdy i oni to wszystko powinni przygotować. Tak, takie jest założenie, okej? Okay? Dobra, to tyle jeżeli chodzi o kwestię związaną z podatkiem, jeżeli chodzi o takie modelowe podejście. Teraz sobie uzupełnimy właśnie przykładowy PIT. Właśnie o te liczby, które tutaj wypełniliśmy. Więc przechodzimy sobie do PIT-u i mamy. Przychód 20 tysięcy. Sprawdźmy sobie od razu z tym wszystkim, co my tutaj mamy. Przychód 20 tysięcy? Mamy 20 tysięcy. 5 tysięcy kosztów uzyskania przychodu w danym roku. Tak, bo sobie na koniec roku dokupiliśmy, pamiętasz, dokupiliśmy sobie za 5 tysięcy i teraz z poprzedniego roku mieliśmy tylko zakup 10 tysięcy złotych w 2019 roku, więc wpisujemy te 10 tysięcy, no i on nam automatycznie oblicza dochód 5 tysięcy i zobacz, zgadza się wszystko dokładnie z tą tabelką, która tutaj jest. Więc jak widzisz, to jest naprawdę bardzo proste, jeżeli chodzi o kwestie związane z PIT-em w stosunku do tego, co było w latach poprzednich, to PIT nie jest tutaj żadnym problemem, to, co robisz, sumujesz swoje przychody, sumujesz swoje koszty w danym roku, bierzesz koszty z poprzedniego roku i bierzesz jeszcze oczywiście prowizje, tak, które były na danej giełdzie jako swoje koszty, takich transakcyjne, które też pisujesz jako koszty, które ci pomniejszają wtedy ten dochód, który na końcu masz, no i masz podatek. No i też poda podałem Ci kilka przykładów, w jaki sposób zmniejszyć tą wartość podatku w tym roku i przerzucić to na następne lata. Jeżeli masz jakieś pytania. Zadaj mi je w komentarzu. Jeżeli uważasz, że to było dla ciebie przydatne, no to bardzo cię proszę, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. No i tyle. Będziemy się widzieć na kolejnych filmach. Teraz, co jeszcze ci mogę powiedzieć na, na koniec, to żebyś zawsze sprytnie podchodził do swoich finansów. Czyli jeżeli masz możliwość opóźnienia akcji, zdarzenia podatkowego na następne lata, to to rób. Podsumowując jeszcze raz to, co rysowałem wcześniej. Jeżeli masz do zapłacenia podatek i płacisz go co roku, to będziesz miał taki Twój przychód. Jeżeli natomiast będziesz opóźniał, tak, to ten Twój przychód będzie się coraz bardziej tutaj rozwarstwiał w stosunku do tego, co tutaj zostało zapłacone. Kiedy tutaj od tego poziomu, w tym miejscu zapłacisz podatek, to wylądujesz gdzieś w tym miejscu. Ale zobacz, jak jest duża luka pomiędzy jednym a drugim. To jest tak zwany procent składany. I naprawdę, jeżeli sprytnie myślisz o swoich finansach, to właśnie w ten sposób jesteś w stanie zwiększyć swój portfel inwestycyjny na przestrzeni lat. To no nie chodzi o to, żeby to zrobić w ciągu pół roku, roku, tylko na przestrzeni lat, żeby systematycznie, sprytnie myśleć o swoich finansach w jaki sposób pomnażać te swoje pieniądze. W jaki sposób na przykład ten tysiąc, który tutaj zaoszczędziłeś na takim podatku w danym roku, bo oczywiście ty go później zapłacisz, zainwestować go jeszcze raz i żeby te pieniądze, ten tysiąc ci przynosił kasę, a nie, żeby on wylądował u ciebie na koncie i żebyś ty się cieszył i go zjadł w danym roku. Nie, to jest bez sensu. Nie ma sensu przyjadać takiego tysiąca, tylko go po prostu reinwestować, jeżeli wiesz, że na przykład pewne rzeczy, tak jak zakładamy w 2021 roku, kryptowaluty będą jeszcze bardziej rosły niż w 2020 roku. I to nie tylko i wyłącznie już teraz będziemy mieć głównie bitcoina, tak jak w tym roku, czyli ethereum. Ale także inne altcoiny, które powinny w, w pierwszym kwartale, nawet 2021 roku, mocno rosnąć. No to też taka kwestia, powiedzmy, podpowiedzi, jak to będzie wyglądało. No już za kilka dni, tak naprawdę, rozpocznie się 2021 rok. Więc chciałem nagrać ten film na koniec tego roku, żebyście jeszcze wiedzieli, co możecie zrobić, żeby właśnie zwiększyć. Sprytność, że tak powiem, Twojego portfela inwestycyjnego. Więc jeżeli Ci się to podobało, jak zwykle proszę Cię o zostawienie subskrypcji i zostawienie łapki w górę i zawsze jakiegoś komentarza, bo to pozwala, że każdy mój film trafia do coraz szerszej grupy ludzi. A jeżeli podoba Wam się to, w jaki sposób to robię i chcielibyście, żeby inne osoby też o tym wiedziały, to udostępnijcie im te filmy. Udostępnijcie te filmy swoim znajomym, swoim kolegom, znajomym, przyjaciołom i tak dalej. Bo Część z Was na przykład myśli sobie tak: po co ja mam mówić do kogoś o bitcoinie, skoro ja nie przekonam tej osoby? Może Ty nie przekonasz, ale może moje filmy sprawią, że ta osoba się zainteresuje, bo gdzieś ci ludzie się interesują zawsze tymi rzeczami i mogą się tego nie dowiedzieć od Ciebie, mogą, może ktoś inny to przekazać, ale Ty możesz im zawsze podesłać jakiś filmik z tym związany. Jeżeli to w jaki sposób mówię o kryptowalutach, a wydaje mi się, że mówię w taki sposób, no nie na haju, krótko mówiąc, że wow, słuchajcie, Bitcoin właśnie teraz przebił 105 tysięcy złotych, bo przebił właśnie przed chwilą, to, to jeżeli tak, są takie osoby, które w taki sposób to komentują I ja nie chcę tego robić. Ja oczywiście będę pokazywał, że przebiliśmy kolejny próg na zasadzie, słuchajcie, zobaczcie, to, co wy zrobiliście, na przykład pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, ma sens. Bo przychodzą do mnie osoby i mówią na przykład, ty Przemek, ale... Ja zainwestowałem 10 tysięcy, a teraz już mam 30 tysięcy złotych na koniec roku. Wow! I oni są mega zadowoleni, mega zadowoleni z tego tytułu. I na przykład bardzo dużo osób przychodzi i dziękuję mi właśnie za to, że ja im w ogóle pokazałem kryptowaluty, że jest coś takiego, że to jest coś, co nie tylko pamiętajcie, nie tylko jest kwestią zysku, bo hodlersi oczywiście oni czekają na to, żeby zrealizować swój zysk w 2021 roku. Ale dużo osób zostawia sobie olbrzymią masę bitcoina na kolejne lata. Chcą go hodlować. Chcą, żeby ten bitcoin nie spadł, krótko mówiąc do zera, tylko ta masa ma wzrastać przez lata, dlatego że kryptowaluty są tym elementem też naszej wolności. Czyli zastąpią najprawdopodobniej naszą gotówkę. Ale to ty będziesz miał ten portfel u siebie, a nie ktoś będzie mógł przyjść do ciebie, zapukać i powiedzieć halo, panie Przemku, halo panie Ksiński, ale ja poproszę pana portfel kryptowalutowy. A ty mówisz, ale jak? Ja tutaj hasło jak? Jak? Ja nie pamiętam. Okay? nikt ci nie jest w stanie tego odebrać. To jest najwspanialsza rzecz, jaka istnieje. A teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak wiecie, w poprzednim wieku było tak, że na przykład złoto było nielegalne, że były nacjonalizowane firmy. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to dokładnie też jest tym samym. Nacjonalizują nasz kraj, jeżeli chodzi o przejmowanie niektórych biznesów. Ja się na to nie zgadzam i chcę się zabezpieczyć swoją rodzinę przed tym, żeby. Nie zabrali mi wszystkiego, bo tylko stwierdzą, że, a my co, bo my nacjonalizujemy, więc my wywłaszczamy wszystko to, co jest, czyli największe prawo, jakie mówi nasza konstytucja, to jest prawo do wolności, stanowienia o sobie, to jak widzisz, systematycznie nam zabierają. Ja się po prostu na to nie zgadzam. I chcę się zabezpieczyć przed tym, żeby w razie czego, gdyby mi zabierano, nie wiem, jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, to, żeby na przykład później się okazało, że nie zabiorą mi całego mojego majątku, bo mają taki widzimy się, i od wszystkiego zapłaciłem podatki do tej pory, więc czemu mają mi zabierać za coś, co ja zapłaciłem podatek? Więc to jest dla mnie abstrakcja. Stąd dla mnie nie tylko i wyłącznie jest ważne to, że zwiększam swój portfel inwestycyjny, ale także się mocno zabezpieczam, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na tym rynku związanym z finansami i mam nadzieję, że ty również właśnie w taki sposób o tym myślisz, czyli sprytnie myślisz o swoich finansach. Dlatego cię bardzo zachęcam, dlatego zapraszam cię do subskrypcji i śledzenia mojego kanału. Trzymaj się, cześć.